punkt obsługi klienta Energa. Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu kłodzkiego do korzystania z tego punktu. W tym punkcie możemy sprawdzić swoje saldo, możemy sprawdzić, czy faktura, którą otrzymaliśmy za energię, jest właściwa. Rozmawiam z mieszkańcem gminy Połódzkie, miejscowości Żeliszczewo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W telewizji, w radiu i w gazetach piszą o tym, czy jakieś tam oszustwa się robią. Właśnie, żeby sprawdzać rachunki za energię. Poinformowany zostałem, jak to wygląda, co jak sprawa, żeby się pilnować, żeby nie dać się oszukać. Z tego co wiem, na początku szukał Pan pomocy na Wejherowskim, byłym punkcie. Tak, byłem tam. No ja się dowiedziałem, że akurat tutaj jest, gdzie nowy pawilon jest tutaj, nie, tu mówili typ sklep Żabka. Czyli blisko Żabki. Blisko Żabki, czyli obsługa profesjonalna wytłumaczyła? Tak, wszystko to, co chodzi, nie wiem, tak. Jestem zadowolony właśnie. Czyli kierujemy apel, że tacy mieszkańcy i starsi, i młodsi oczywiście, bo to nie muszą być starsi, tylko mieszkańcy, wszyscy mogą tutaj przyjść. Tak, no i się dowiedzieć o sprawie, nie najlepiej z ust pierwszych, jak to się mówi, tego, że żeby nie było później jakieś podejrzenie, że ktoś tam przychodzi, coś tam mówi, nie, a myśli o czym innym, o oszustwie, o jakimś tam wyłudzeniu. Pana faktura okazała się prawdziwą fakturą. Tak, dostałem za tego, no ale ostrzeżonego to właśnie, jak się mówi, nigdy za to. Dziękuję panu ślicznie. Dziękuję. Dotychczas do Komendy Powiatowej Policji w Pucku zgłosiły się 4 osoby, które poinformowały policjantów, iż otrzymały podejrzaną korespondencję, w której znajdowały się faktury dotyczące energii elektrycznej. Policjanci od tych osób przyjęli protokół, jak również zabezpieczyli tę kopertę wraz z zawartością, w której znajdowała się właśnie ta faktura. Te 4 sprawy zgłoszone w Puckiej Komendzie zostaną przekazane do Komendy Miejskiej w Gdańsku, gdzie będzie prowadzone łączne postępowanie właśnie tych spraw. Trzeba tutaj zaapelować do naszych mieszkańców, aby zwrócili szczególną uwagę, kiedy otrzymują podejrzaną korespondencję i kiedy będą mieli właśnie tutaj jakieś wątpliwości co do tej właśnie faktury czy płatności, wtedy mogą poinformować, zasięgnąć informacji u usługodawcy, który świadczy takie usługi i będzie mógł rozwiać te swoje wątpliwości. Jeżeli te wątpliwości, podejrzenia potwierdzą się, wtedy osoba może zatelefonować na 997 i poinformować policję. Oficer dyżurny taką osobę skieruje do odpowiedniej jednostki policji. Wtedy również trzeba wstawić się osobiście do jednostki policji celem właśnie przyjęcia protokołu, gdzie sporządzą policjanci na miejscu taki protokół, jak również zabezpieczą tą kopertę wraz z zawartością do dalszej analizy. Takie informacje od osób zawiadamiających o takich właśnie przestępstwach, jak również już policjanci prowadzący takie postępowanie i pozyskujące swoje własne informacje na temat właśnie tych przestępstw, mogą posłużyć ewentualnie do zatrzymania tych sprawców. Jest to przestępstwo oszustwa, jest karane 8 lat pozbawienia wolności. Jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 8 lat. Również też można taką otrzymaną fakturę porównać już z wcześniejszymi naszymi fakturami i faktycznie tutaj przeanalizować, czy mamy tutaj do czynienia z oszustwem. Trzeba też zwrócić na to uwagę, kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości, aby nie wpłacać tych pieniędzy, tylko upewnić się faktycznie u usługodawcy, czy ktoś próbuje właśnie nas oszukać. Jeżeli takie mamy wątpliwości i one się nam potwierdzą, wtedy powinniśmy taką sprawę jak najszybciej zgłosić do policji.